Siema, jestem Marek, a w dniu dzisiejszym mamy kolejny problem, ponieważ znowu będziemy musieli się opiekować moim bratem, ale o tym powiem za chwilę. Na samym początku tradycyjnie zapiszemy sobie wszystkich nowych wspierających na ścianę prestiżu oraz jednego wylosowanego subskrybenta, także ja już biorę telefon i wpisuję nowych wspierających, a pojawiło się ich ostatnio dosyć sporo, także zaraz zapiszę i przejdziemy do tematu odcinka. Także na ścianę prestiżu dołączyli Master Pempower, Karolcio, Fanka Starego Gasek, Lilesis, Patryk Ladański, Gawronowy Łukasik, Miniaczek, Damian Gabi Michu, Kasper Forman, Error, Gawronowy Kubiks, Kowal, Dawid Sierota, Miłosz Saj, to chyba wszyscy. A jeżeli ty chcesz dołączyć na ścianę prestiżu, to albo kliknij niebieski przycisk wesprzyj na dole, albo zasubskrybujesz ten kanał i będziesz liczył na swoje szczęście. Już tutaj jeszcze znajdę tylko jednego subskrybenta, a będzie nim Lubię Pieski. Trzymaj. Dobry nick, ktoś sobie wymyślił, nie? Lubię... A ja kotki. Pieski. Zasubskrybował kanał, zostawił komentarz i łapkę w górę, dlatego jest na naszej ścianie prestiżu. Albo zasubskrybowało. Co mówisz? Albo zasubskrybowało. O tym nie wiemy, ale jest na ścianie prestiżu. Już tłumaczę, o co chodzi. A chodzi o to, że dzisiaj przez cały dzień do jutra rana będziemy musieli opiekować się tym małym gówniarzem, którego również nazywają moim bratem. Jego rodzice znowu wyjechali i wracają dopiero jutro rano. I ja już w tym momencie wiem, że to będzie jeden z najgorszych dni w moim życiu, ponieważ wszyscy doskonale wiemy, jak on się zachowuje. Jest bezczelny, jest chamski, jest niewychowany. Karolina, co jeszcze można? W ogóle potwierdzasz to? No potwierdzam, wiesz, każdy, no, można byłoby użyć bardzo dużo epitetów, ale czy chcecie się to wszystko wymieniać? Ten dzieciak to jest po prostu istna tragedia, już nawet nie mam słów, żeby go obrażać, jaki on po prostu jest okrutny, dlatego zapraszam do oglądania. Oczywiście będziemy musieli pojechać po niego do szkoły, bo Wlewicz w końcu wziął się za naukę, ale oczywiście jest tak beznadziejny i niesamodzielny, że nie potrafi sam sobie wrócić ze szkoły. Ten dzieciak to jest po prostu istna masakra. I on zniszczy nam kolejny dzień. A nie myślałeś może, żeby wynająć jakąś nianię czy coś w tym stylu? Ale jak ja mam wynająć nianię, jak oni mi mówią na godzinę przed, że mamy z nim siedzieć do jutra rana? No i on w tym momencie, racja, ten mały, bezczelny gówniarz wraz z jego rodzicami w zespole niszczą nam wszystko, ponieważ my mieliśmy na dzisiaj zupełnie inny film zaplanowany, a będziemy użerać się z małym gówniarzem. Ale bądźmy dobrej nadziei, no, no, że... No może chociaż jakiś film ciekawy wyjdzie. Nie, z nim nie wychodzą ciekawe filmy, tylko jedna wielka tragedia i użeranie się z nim. Także tutaj również serdeczny apel do jego rodziców, zajmijcie się swoim bachorem i już nie mam zamiaru opiekować się tym gówniarzem. Może jakby był grzeczny i wychowany, to byłoby inaczej. W każdym razie zapraszam do oglądania, tutaj macie czerwony przycisk i dzisiaj film będzie z opiekowania się moim bratem. Niestety, zapraszam do oglądania. Karolina, chodź, zobacz. Co jest? Zobacz. Kto tam wali? Kogo zaprosiłeś? On sobie chyba jakieś jaja robi. Człowieku, Maciek? Nie wpuszczę cię już tutaj. Jesteś bezczelnym złodziejem. I to, co zrobiłeś wczoraj, to było poniżej jakiejkolwiek krytyki i nie mam zamiaru nawet cię tutaj Marek, wpuszczać po rzeczy. Szkoda gadać, no. Co? Jak w ogóle to co? Czekaj, co ty chcesz? Nie będę tak robił, weź od... Ale ty już wczoraj mówiłeś, że nie będziesz tak robił. Człowieku, nie ma takiej możliwości. W tej chwili wypadł z posesji i nie wejdziesz tutaj. Zrobił to raz, zrobi i kolejny. Zamknij drzwi i chodź. Pewnie masz jakąś broń przy sobie teraz. Nie ma czasu. Masz, na 100%. Nie mam zamiaru z tobą rozmawiać. Jak chcesz, mogę ci... No nie zrzucę ci rzeczy. Załatw sobie nowe. Ukradłeś pieniądze, to masz. To za bezczelny gówniarz. Robię raz, zrobię drugi. Jakim prawem on w ogóle tutaj przychodzi? Jak w ogóle dostał się przez bramkę? No on przeskakuje. Czy dziurą chodzi? To jest po prostu bezczelne, co on robi. Na sobie. Ja wręcz włamanie. Co to ma być za dzień? Dzwoni do mnie. Chciałbym ci tylko powiedzieć, że za chwilę zablokuję twój numer. Marek, no weź otwórz, przecież ja już nic nie zrobię, poprawiłem się, już... Jak się poprawiłeś? Wczoraj ci otworzyliśmy, zaufaliśmy ci i co? Jesteśmy teraz 15 tysięcy w plecy, samochodu nie mamy, właśnie, gdzie jest mój samochód? No ale to ja ci oddam, samochód jest na parkingu policyjnym. Jakim parkingu policyjnym? No nie, jeszcze czego? No bo zawinęli. Co to jest, że się odwalił? A żyje? No na beton wzięła, żyje. Nie stało, ja go odbiorę. Słuchaj, ja ci w tej chwili zrzucam rzeczy z balkonu, w worku dostaniesz i uciekaj po prostu stąd. Ja nie mam zamiaru. Ja ci w tym momencie idę zrzucić rzeczy, masz mi za to oddać samochód. Kamera ta tak samo ma do mnie wrócić, bo to była droga kamera. No, no co? Ale gdzie możemy jechać razem, jak dla ciebie nie ma miejsca? To ja mam. Jak ty to w ogóle sobie wyobrażasz? W tej chwili blokuję twój numer, wszystkie rzeczy mają do mnie wrócić i uciekaj. No co ty z nim gadasz w ogóle? Dobra, samochód chociaż uda się. Dawaj, bierzemy. Tak, jeszcze będziesz musiał dopłacić.
Do czego? No do samochodu, po odbiór samochodu, co myślisz, że mandat płacił czy co? Za holowanie zapłaci? A nie, holowanie się płaci na miejscu. No wiadomo, że się płaci. Ja myślisz, że co? On tyle krzywdy po prostu zrobił, wyrzucę mu te rzeczy. Są jakieś worki gdzieś? Boże, jaki to jest syf! Co on zrobił z tego pokoju? Czekaj, ja skoczę po worki. Te butelki jego mu dawać? No bez przesady, to już są śmieci. O, tutaj. Micha, ty wiesz, co ty tam wiesz? O Jezu, ja bym się brzydziła to dotykać na twoim miejscu. Nie, że on tego raczej on nie tak zdewastował swój pokój. Ja nigdy nie wiedziałam, żeby on coś dawał do prania. Już prawie zrobione. Tutaj masz swoje rzeczy. Nie ma takiej możliwości. Zabieraj je i uciekaj. Rzucam, tam będzie okej? Okay? Nie nagramy żadnego filmu. I żegnam w tej chwili. Nie zamierzam ci tutaj wpuszczać. Nie otworzę. Do widzenia, żegnam. Masz 10 sekund, żeby stąd wyjść. Co za gówniarz mały. Tak mi denerwuje. Nie wiem, kto mnie teraz bardziej denerwuje. Ten bachor Robert czy on? Nie, sama nie wiem. Jeszcze będzie walił, słyszysz to? Nie, za chwilę sobie pójdzie. Po Roberta jedziemy za godzinę. Jeżeli chodzi o tego Karła, to mam nadzieję, że sobie pójdzie. No jeżeli jak nie, no to... policję, no samo. Nie, straż miejską weźmie. Znowu tu jest. No słuchaj, widzę właśnie. Ja bym chciał ci powiedzieć, że żegnam tej ulicy i ale trzymaj się ode mnie z daleka. Trzymaj się ode mnie z daleka. Gościu, jedziemy zaraz po samochód. Nie jedziemy tak, po samochód. Jeszcze będziemy musieli zapłacić, ja tak? Muszę po Roberta taksówką, no, tak? Masakra. Nie musisz jechać do Roberta, pojedziemy po samochód. Nie pojedziemy po samochód. Potem do widzenia, tak? No czy wiesz, ale my jeszcze. My pojedziemy. Ale ty nie pojedziesz. To ja pojadę z wami. No nie, oddawaj. No ale jak? Ja no muszę nie, szybko po Roberta jechać. No masz, ale no przecież... Ja jadę teraz po Roberta no, taksówką? Nie, nie ma nawet takiej możliwości. Ja się sam to otworzę. To jest moja ulica i do widzenia. Ja nie wiem, w jakim świecie żyję. No i patrz, znowu poszedł. Gdzie jest teraz? Menda jedna. I będzie tak stał. W końcu mu się znudzi. Żenujący człowiek. Czekaj, co to jest w ogóle? Dyspozycja usunięcia pojazdu. No, czyli tutaj odbierzemy sobie, tylko trzeba będzie jeszcze zapłacić za holowanie. O, idzie. Marek, gdzie jest auto? Auta nie ma, trzeba iść odebrać. Chodź do McDonalda, w ogóle też koło... Ja do niej już nie przychodzę, tak? Już do niej nie przychodzę. Nie przychodzę do niej, słyszysz? Czyż musisz się uczyć. Nie, nie biją mnie. Wyzywają cię? Nie, nie wyzywają mnie. Ktoś traktuje? Ktoś nie, po prostu ja wszystko umiem i w tej szkole same głupoty gadają, tak? Po prostu nie chce mi się tego... I co, chcesz być głupi? Ale jestem... Ja wszystko wiem, Marek. Idziemy do McDonalda. Gdzie jest Jaguar? Gdzie jest Jaguar? Nie idziemy do McDonalda. Nie chcę pracować w McDonaldzie, chcę zjeść! Dobra, jeśli nie pojedziemy, jeśli mnie nie wypiszesz z tej szkoły, to zadzwoni. Ale nie ma takiej mocy, nie? Ja przecież nie mogę wypisać. Dobra, no dobra, to... Dobra, chowaj to, chowaj to. Przestań mały gnoju, żyć, niszczyć nam życie. Tak? Jesteś po prostu bezczelny. Musimy... Gdzie jest auto? Musimy iść odebrać. Gdzie jest auto? Musimy iść odebrać samochód z parkingu. Daleko on jest? Tak, daleko. To ja poczekam i wy podjedźcie po mnie. Przecież tak? Nie będziemy na ciebie czekać. Poczekam. Daj 200, pójdę do kawiarni i poczekam. 200 zł w kawiarni. Dawaj te 200 zł, bo zadzwonię do mamy. Dobra, daj mu. A tego chyba nie chcesz. 200 zł. Po co ci tyle? Dobra, daj mu to, Karolina. Wyciągasz telefon? Kiedy ty przestaniesz nam niszczyć życie? Nigdy. Zrobię ci po prostu piekło z życia dzisiaj, tak? Jeszcze jedna. No i dziękuję. I co, i czekasz tutaj? Idę do kawiarni, powiedziałam. Do kawiarni iść może, a do samochodu już nie. Ale ten dzieciak jest bezczelny. Masakra. Jeszcze chyba gorszy od Karła, nie? Wiesz co, to chyba jest ten sam poziom. Ja pierdzielę. Nie dość, że mamy problem z tym samochodem, to jeszcze z nim. I jeszcze z Karłem. A w ogóle ja jestem ciekawy, czy kiedykolwiek jego mama odda nam te pieniądze, co on wyciąga od nas. Szczerze, bo ostatnio ile wydaliśmy? 1500 zł, jeden dzień. Kilka godzin zaledwie. Jak myślisz, ile dzisiaj będzie? Czy będziemy bić rekordy? No nie, zobaczymy. A to jest masakra. Już się zaczęło od 200 na kawę i ciasteczko. No i jeszcze trzeba będzie za Karła zapłacić 500 zł za odebranie samochodu. Szczerze mówiąc, to wątpię, że tutaj będzie samochód, aczkolwiek tutaj zawsze policja daje samochody, które są odpolowane. A to raczej tam dalej, bo tutaj są takie, które... Dobra, poczekaj na mnie, zobacz, czy jest, odbiorę, jak nie ma, to nie ma. No dobra, to ja tu ale czekam. Mi się raczej wydaje, że nie ma. Też tak myślę, że to jakiś bałek. Ta karteczka to w ogóle nie wygląda. Dyspozycja usunięcia pojazdu. Nie wiem, co oni odwali. O, czyli jednak Marek odebrał auto. Ekstra, no. 500. Kurde, słabo. No i pewnie jakiś mandat jeszcze gada. A wiesz, co oni poodwalali koniec końców? No. Dowiedziałeś się dlaczego? Dlaczego nie, nie mam pojęcia. To już nie moja sprawa, to sprawa policji, nie? No niby tak, dobra. I to
Jak dostali jakiś mandat, to przecież na tego, kto był zaangażowany, no, za co mogli zabrać? No właśnie, no nie wiem. Albo za złe parkowanie, albo komuś zajechali drogę, albo ktoś pod wpływem, albo ktoś bez dokumentów. Nie, dziwne. Dobra, po Roberta jedziemy. No tak. I dalej nasz dzień będzie wyglądał coraz gorzej. Nienawidzę tego. Już się boję. Ale dobrze, że auto chociaż mam. No to jest jakiś plus. Dobra, jedziemy, dawaj. Jest, bachor. Dawaj, bo nie ma czasu. Idziemy. Macie domu. Samochód? No tak, jest. Tak, odebraliśmy. Wiesz, że powiem mamy, że się spóźniłeś. Ale to logiczne, no musiałem samochód odebrać. Zdajesz sobie z tego sprawę, nie? No ale mogliśmy iść pieszo, no to ty chciałeś poczekać. Dostałeś 200 na jedzenie. No i właśnie, daj jeszcze 200. Daj. Już tamto? Tak. 200? Tak. Kawy i wypiłeś 3 kawy? Tak. I 200 zł tutaj wydałeś? Daj jeszcze 200. To jest, ale nie kujesz. Dobra, idziemy stąd. Wybierz to ciastko na... Ile kupiłeś? Dobra, ty jesteś okropny. 200. I później dziwi się, że tak wyglądasz. Ile ty ważysz? Mam dzwonić do mamy? Po co ci 200? Dobra. Już... Dobra, daj. Dobra, już. Ostatnie dzisiaj, już więcej nie dostanie. A założymy się. Daj. Co ty teraz chcesz znowu kupić? Daj. O, może da się teraz 500. Nie. 200 spokojnie. Dobra, dobra, daj mu jakkolwiek. O, raz, dwa, trzy. Może daj od razu cały portfel, co? Masz, dobra. Karolina, poniesiesz mi plecak? A co, no, nie możesz nam takiego? No idźcie do samochodu, ja zaraz przyjdę, tylko gdzie stoicie? Gówniarzu zasrany. Gdzie stoicie? Prosto idziesz, no? Wychodzisz i idziesz w prawo. Okej. A tylko spróbuj mi wydać te pieniądze, już więcej nie dostaniesz dziś. Pewny jesteś? W ogóle te pieniądze są. Za ile będziesz? Nie wiem, za jakieś pół godziny coś takiego. Pół godziny? Poczekaj sobie chwilę, spóźniłeś się. Spóźnił się, bo ty kazałeś mu jechać po samochód. Mogliśmy wrócić razem autobusem bądź pieszo. I pojechać po samochód dopiero. Dobra, idźcie do samochodu. Idźcie do samochodu. Chodź, Karolina. Wydaje mi się, że on wcale nie wróci do tego samochodu. Z tym dzieciakiem to będą same problemy. Która w ogóle jest godzina? Przez tego Karła jeszcze mamy tyle problemów. Jest godzina 19. No już jest nieciekawie. No dobrze, że zaraz go położymy spać. Chociaż w sumie on zawsze chodzi spać o której godzinie, tak? 24? No właśnie. To nie jest typowy dzieciak. A jeszcze po tych 3 kawach? Cholera wie, ile tak naprawdę zamówił, bo to tyle tutaj nie kosztuje, żeby wydał 200. Typa Karolina, co on odwalił? O Boże. Robert, masz to w tej chwili oddać. Robert, Robert! Przestań, bo komuś krzywdę zrobisz. Oa, Boże, człowieku, odłóż to w tej chwili. Robert, lepiej to odłóż, nie strzelaj we mnie. Poddaj, na glebę już. Na to wydałeś moje pieniądze. Na glebę! Przestań, to zaś bachor niedobry z ciebie. Ty Karolina, weź mu coś powiesz. Karolina, Robert, przestań. Odłóż to, kupię załapkę. Przestań, no ja ci daję na to pieniądze, odłóż to w tej chwili. Na to wydałeś? Tak. Wiesz jak to boli z tego dostać? Odkładaj to w tej chwili, odłóż to. Dobra, to puść to, odłożę, puść odłożę. Daj to. Puść odłożę. Daj gówniarzu mały, mam dosyć obserwowania się z tobą. Puść! Karolina, zabierzesz mu to? No. Puść! Oddaj to. Puść to, albo w ciebie, jak mi to, oddaj to. Nie. Bo się poskarżę mamie. Już ostatnio takie samo. Mamy się poskarżę. Dawaj. To. Karolina! Skakuj do samochodu. Weź tego bachora ze stranego ogarnij. Ale daj mi to, nie wiem. Mój brat. Trzymaj to. Zaraz do kolejnego wypadku dojdzie. Co żeś ty kupił i ile za to żeś dał? 460. Moje pieniądze? Tak, twoje. Co za idiota. Muszę przyjść, teraz strzałki pozbierać. Daj mi. Boże, zobacz co on kupił. Jesteś chory, dzieciaku. Oddaj mi telefon. Weź to schowaj gdzieś. Czekaj, mam kamerę. Jak ty z potężny. Kurde. Do samochodu i do domu jedzie. Tak? Ty koniec z tym bachorem. A w ogóle jak dostałem tutaj? Mam tutaj ślad? Nie, no prawie w oku bym dostał i to samo byłoby co z Karłem. Jest nienormalny ten dzieciak. Ja to pewnie jeszcze mocniejszy. No i to jak? 400 zł za takie gówno dać? Dobra, jedziemy. Masakra z tym dzieciakiem. Ty, stary idzie. Musimy, kto inny mógłby mieć worek. I Karzeł dalej tam stoi. Ja nie mogę. Już się ściemnia, on cały czas tam stoi? Co ty robi? Powiedziałem, że masz to. Boże, Marek, zobacz! Jezu, ja nic nie widzę. Czekaj. Jezu. Spokój się. O co ci chodzi? No co, no wykiwał nas, o co ci chodzi, a ty dalej? Ale co nas wykiwał? Przestań! No przestań! Karze, uspokój się! Stary, przestań! No co? Czekaj, ja chcę do chaty. Maciek, ty też! Spokojnie. Co tutaj dalej robisz? Ja już wszystko zrozumiałem. Mówiłeś, że zrozumiałeś, a teraz co, bójka? To on przyszedł. On przyszedł? A ty nie możesz być mądrzejszy? Nie. Nie, Maciek, my postanowiliśmy. Teraz pokazujesz, co? Czemu się na niego rzuciłeś? Ch**o, no chodzi, on się przyspił. Stary, spokojnie. No wyszło jeszcze raz. Nie! Przestańcie! No stary, przestań, no nie ma co.
My już po prostu... Nie, ja zrozumiałem. My tobie dziękujemy. My tobie dziękujemy. Nigdzie nie wejdzie. Chodź, stary. Zaleka od niego. Jeszcze Roberta mamy. Ty no... Byłaś? No. Stary, spokojnie. Co tu się przed chwilą stało? Nic nie interesuje się. Czekaj, ja zamknę samochód. Otwieraj to. Kto ma klucze do domu? Nie, teraz się. Karza, odsuń się, naprawdę. Daj mi. Ja wszystko... Pod portfelem. Ale to mnie nie interesuje. Sposób. Wczoraj 10 tysięcy wziąłeś, tak? Pożyczyłem, no weź, otwórz. Wczoraj 10 tysięcy wziąłeś. Otwórz, idź tam. Otwórz. I stąd, tyle czy do domu nie puścimy. Nie. 10 tysięcy to nie chcemy mieć roku. Nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego. No jak nie chcesz. Słuchaj, przesadziłeś wczoraj. Nic nie przesadziłem. Nie! Chodź, uciekaj, weź mi stary, pomóż. Dobra, chodź Robert. Dobra, idzie. Idę. Stary, dawaj. Zamykaj drzwi. Dobra, to sam stary przybył. Nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego, czaisz to? Jak nie chcesz, no weź Marę. Nie. No weź, ej. Dobra, chodź się. Ja się nie dosyć. A czym w ogóle się najgorszy? Ale ja już mam dosyć, ja już jestem tak. No czy za tą sytuacją sobie wyobrażam? Nie, dobra, trudno. Mnie to już nie interesuje. Tak, jest zamknięta. Może być otwarta i tak nie odjedziesz. Chodź. Daj sobie. I nawet nie wchodź tutaj na posesję. Daj sobie spokój. Ja pierdzielę ten... Stary, że lokusem jesteś, wiesz o tym. Czemu? No Harwa nie potrafiłeś pobić, nie? Dobra, Robert, uspokój się. Człowiek, no stary. Wyciągnąłeś od nas tyle pieniędzy. A ty jesteś pełnosprawny? Ile ważysz? Ile masz wzrostu? Tłusty inwalida. Ale dasz nam spokój, idź się zajmij sobą, naprawdę. O, Karma, nie. No nie potrafisz pobić Karma, no o co ci chodzi? No bo jest inwalidą, wiesz co by się działo w Polsce, jakby po prostu uderzył Karła? Stary, przecież to problem, patrz, korbiony tak, wiesz, buta na łeb i z góry. Dobra, stary, nawet się zajmij się sobą w końcu, czy nie, bo naprawdę mamy cię po prostu dosyć. Dasz kluczyk do Jaguara? Nie, nabierzam kluczyków. Co chcesz? No wiesz co? Ale wiesz, szybko, bo się teraz kręcisz tutaj jak smulu po gaciach i nie wiem. Co my mamy z tobą zrobić? Dobra, idę. No to sobie idź do pokoju, się pobaw. Kiedy przed tym Karol, to naprawdę trzeba będzie uważać, bo on no, naprawdę no. On był zamknięty w klatce, on wracał, znowu 10 on tysięcy. On nam kolejny dzień zepsuł. Który to dzień rzędu? Czwarty. No tak, ale to jest tylko dlatego, bo nie możesz sobie dać z nim rady, a ja muszę ulegać, bo jest twoim kolegą. Chcesz, to możemy ostrzejsze środki zastosować. Co? Jestem karzał? No dobra. Chyba udało nam się jakoś ogarnąć Roberta. Tak mi się wydaje. Na górze. Jak wróci jeszcze raz karzeł, to zastosujemy ostrzejsze środki, ponieważ który to jest trzeci, czwarty dzień? Czwarty dzień. Dokładnie. Najgorsze jest to, że zmarnowaliśmy kolejny dzień, bo już dzisiaj nic nie zrobimy. No nie, no już jest późno, także... No i ty bez sensu przyjeżdżałeś. Od jutra po prostu Marek już inaczej będzie, jak się pojawi. No, no jak to... jutro karzeł się pojawi, no to po policję dzwonimy i tyle. No już nie ma na to rady. No bo no może nie po policji nie będziemy dzwonić, no ale już trzeba będzie brutalniejszy środek. Ty, a może nagramy teraz te? Ja mam pomysł. Nagramy to za ostatnie miesiące. Dobra, okej. Okay. Witam serdecznie Państwa z tej strony, kamerzysta, a dzisiaj będę robił malutką parodię. Zobaczycie na tym, co będzie wyglądało, będziemy z tego właściwy. To wszedł. Co? Ej, każdy, kur... Uspokójcie się! Bo nienormalni jesteście! Weź to, odłóż to! Odłóż to, Robert! Robert, odłóż to! Co teraz zrobisz? Uspokój się! Goście, to jest... Uspokój się! Tam jest na górze mój pokój, widzisz? Jaki twój pokój? Gościu, ja idę... Co ty? No przestańcie, uspokójcie się! Robert! Ja idę co tam, ty? Tam na górze są moje rzeczy. Idź Maciek na górę! Są moje rzeczy, ja tu mieszkam. Stąd bieg... Wyłącz to. Nie wyniesiecie. Rozumiesz? Karzeł. Co? Kto cię tu wpuścił? Sam szedłem. Ja go wpuściłem, no co? Robert, odłóż w tej chwili... Ty tam długo nie pomieszkasz. W tej chwili odłóż tą zabawkę. Odłóż to. Bo zacznę strzelać, a chyba tego Dostałeś zabawkę za moje... Robert, uspokój się. Za moje pieniądze dostałeś zabawkę. Tak, to jest moje. Możesz dać nam spokój? Za 500 daję wam spokój, ale Karła czemu się nie wyrzucam, jakie 500 złotych? Bo zaraz... Robert, przestań! Dajesz? Nie strzelę, nie dam ci. Zaraz ci dam. Tam idź. Dawaj. Oła! Oła! Oła, Boże. Gnoju mały. Ale dostał. Odejdź! Jesteś mały... Odejdź lepiej! Jesteś zwykłym szmaciarzem. I dajesz nam spokój, tak? Połóż 500 na stole! Na podłodze! A ty! Tam! Trzymaj i tą zabawkę oddaj zabawkę! Nie! No to uciekaj na górę! Odsunąć się! Żałujesz tego? Tak?
Dawaj. No idź stąd szybciej, mamy ciebie po prostu dosyć. I czemu Karła puściłeś? Robert! Karła, masz mnie wywalać! Dostałeś 500 i idź. Dobra, tylko spróbuj ale masz tą gadkę już, człowieku, o czym ty gadasz w ogóle? Szczera do nas, co ty gadasz w ogóle? Nie, to jest nienormalne. No jest nienormalne, ale poczekaj, zejdzie na dół. I jeden zejdzie, i drugi zejdzie. Nie, ja ci powiedziałem, Marek, z Karłem teraz będzie już inaczej, po prostu będzie już na szeroko i na grubo. Koniec, skończyło się. Chodź na chwilę na zewnątrz. Pogadamy sobie i od razu mam plan na kolejny film. Dobra, także plan jest taki, stałem nieuważnie. W nocy, jak oni pójdą spać, to ja ich odpowiednio załatwię. Obydwu do klatki wsadzę i wywiozę. No to będziesz musiał sobie dać radę sam, bo ja muszę spadać, nie, dzisiaj. Jak to sam? Mówiłem ci wcześniej, że muszę spadać, człowieku. Albo kręć to sam i daj sobie radę z nimi, albo nie wiem, poczekaj do rana i rano ich wyprowadzimy. Kurde, ale... No sam sobie na pewno nie dasz rady z nimi dwoma. Ale rano to wraca ta mama Roberta, nasza mama. No to wraca mama, no i co? Mama będzie się zasłaniała, no to i powiesz, co się stało, no co robi. Ale ona mówi cały czas, że Robert jest super i wiesz, jak to się kończy. Bo ty jej to mówisz, a jak ja jej to powiem, może inaczej. Dobra, w każdym razie idę teraz po Karolinę, bo obok tych dwóch świrów nie ma co tutaj. Mamy w razie czego klucze tutaj. Idziemy stąd, ja wrócę tutaj w nocy. Jak się uda, to ich wyrzucę. Jak się nie uda, to trudno, ale to by było na tyle w tym filmie. Idziemy stąd, no przecież nie będziesz koło gwarantów. Ja tu siedział. To można oko stracić albo życie. Od tych ich pistoletów. Dobra, to ja idę po Karolinę. I to koniec tego filmu. Najgorszy dzień. Najgorzej. Gorzej pisz naprawdę nie było. Dwóch debili. Jeden gorszy od drugiego. Jeszcze straciliśmy tyle pieniędzy.